Cześć, Rokan z tej strony. Witam Was w kolejnym materiale z Diablo 4. Jest to drugi raport, jeżeli chodzi o drugi sezon, przepraszam. Sezon krwi. A jak widzicie, tym razem Czarka, czyli w zasadzie mój main w tym sezonie. Kiedy to nagrywałem, to jak widzicie, jeszcze byłem przed 90, obecnie mam 94 poziom. No, miałem tam trochę problemów ze zdrowiem. Drobny zabieg chirurgiczny, dlatego miałem mniej czasu, żeby grać niestety. Tak to już pewnie byłaby wbita setka. I myślę, że Lili też położona. Generalnie Czarka, jeżeli chodzi o ten sezon, zresztą tego się należało spodziewać, jest piekielnie mocną klasą. Build na Lightning Orbsy, czyli to co właśnie widzicie, jest absurdalnie mocny. Ma w zasadzie wszystko, co jest potrzebne, czyli i świetną wytrzymałość, i potężny damage. No generalnie ciężko się do czegokolwiek tu przyczepić, jeżeli mam być szczery. Wymaga oczywiście gearu, ale przy tym, że jest Duriel, który dropi jak porąbany. No generalnie, tak jak już mówiłem w poprzednim materiale, jeżeli chodzi o gear, w zasadzie schemat jest bardzo prosty, bo wystarczy dociepać się do tego czwartego poziomu trudności, tak? Czyli do tieru czwartego. I w zasadzie pójść do strefy eventowej i biegać za ludźmi, po prostu zbierać ancestrale, które nam wydropią. Nie trzeba nawet nic zabijać. I w zasadzie w godzinkę, może mniej, będziemy mieli 3 taby żółtych ancestrali. Na pewno złożymy z tego jakiś setup, żeby na tym T4 bez problemu biegać, grać. Zacząć robić jakiś content. A w zasadzie potem to już są Helltide, wiadomo. Nightmare Dungeony, World Bossowie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ginie nas. World Boss to jest bodajże 20 sekund w porywach, albo i mniej. Wystarczy to robić, biegać drzewo i tak dalej, szybko dozbieramy co jest potrzebne. Szybko też podejrzewam, trafią nam się trochę lepsze ancestrale złote, z których zrobimy już podstawę do buildu. No Helltide'a trzeba pobiegać sporo, żeby mieć na początku zwłaszcza materiały na przerolowanie itemów, przynajmniej takiego minimalnego, takiego basicu totalnego, tak, żebyśmy byli w stanie coś zrobić. Jest o tyle fajnie, że z Helltide'a w zasadzie dosyć sprawnie i sporo dropi tego totałajstwa, zwłaszcza jeżeli i tak biegamy skrzynki za 300, tak, więc generalnie, żeby wyciągać tą żywą stal i zbierać materiały do Duriela, więc generalnie jest prosta sprawa, tak, biegamy, mamy z tego materiały, zbieramy rudy, wszystkie te znajdźki, które są na mapie Helltide'a. Dzień, dwa takiego biegania, tam powiedzmy po 2-3 Helltide'y, żeby zrobić i w zasadzie nie dość, że będziemy mieli na pewno sporo maców pod samego Duriela, to jeszcze na pewno będziemy mieli też mnóstwo materiałów na kręcenie itemów. Do tego wystarczy robić drzewo, z którego dropi absurdalna ilość golda. Ja mam gdzieś tam, prawie cały czas oscyluję w granicach 100 baniek, trochę spada jak roluję. Wczoraj wrolowałem chyba w sumie za 50 baniek rolowałem rękawiczki, ale to już tak jak mówię, to już jest dociąganie już takich min-maxów bardziej, niż żeby to było konieczne. I w zasadzie, no tak jak mówiłem też w poprzednim materiale, tu się tamtego raportu niewiele zmieniło. Gear jest w tym sezonie absurdalnie łatwo uzbierać. Na w zasadzie każdej klasie, nawet taka klasa jak Czarka, która wymaga tych unikatów, tak? Musimy mieć do tego mid-tieru i hełm, i chest, i buty przynajmniej, żeby to jakoś wszystko działało. Do tego też no przydałaby się biżuterią, jest dziwnie w tym sezonie, jakoś tak jak zawsze, jeżeli chodzi o biżuterię, miałem dobre dropy, tak w tym sezonie szczerze mówiąc niespecjalnie. Miałem dużo szczęścia, mam biżuterię, amulet mam cały czas 67 poziomu i to taki, który z przyjemnością bym wymienił, jak tylko by się pojawiło cokolwiek lepszego, no ale się nie pojawia, więc generalnie. Ale jeżeli chodzi o resztę gearów, naprawdę jest strasznie łatwo i w zasadzie trzeba się tylko przetrzepać przez te 3 tiry, tak, żeby dojść do tej udręki całej nieszczęsnej. I w zasadzie dalej to już sprawy toczą się bardzo szybko i bardzo sprawnie. Niewiele tutaj trzeba, że tak powiem, się namęczyć. Jak jeszcze macie jakichś znajomych, tak, żeby tego Duriela naprawdę maksować, to znaczy, żeby iść 4 osoby, każdy żeby miał przynajmniej 1-2, najlepiej 3 przyzwania. Wieczór spędzony u Duriela w ten sposób, czyli jakieś 12 killi, jak się da, albo i więcej, sprawia, że w zasadzie dropi masa gearu. Uber unikaty oczywiście mi nie podropiły żadne, chociaż wiem, znam osoby, które mają, niektórym nawet w ciągu jednego wieczoru dropiła i Anderielka, i Harlekin, czyli Szako tak zwane.
No ja tyle szczęścia niestety nie miałem i raczej się w tym sezonie nie nastawiam, żeby dropki, chociaż zobaczymy, natomiast próbować na pewno jeszcze będę. Czeka mnie jeszcze sporo biegania na Duriela, jeżeli chodzi o nekromantę, którego będę za jakiś czas pewnie levelował też do setki, jak skończę z czarką. I cóż, no fajnie, generalnie czarka super. Tak jak w poprzednich sezonach i na początku gry w ogóle wydawało mi się, że nie jest to klasa dla mnie, dziwnie mi się nią i dosyć siermiężnie grało. Tak, trzeba przyznać, że w tym sezonie to, że weszły resisty z Inta i że generalnie zaczęły te statystyki działać, sprawiają, że czarka ma bardzo ciekawy sposób balansowania giru, no bo dostajemy sporo odporności z po prostu z inteligencji, resztę łatwo dosztukować czy dżemami w biżuterii, czy flaskami, no możliwości jest sporo, najlepiej jedno i drugie, zwłaszcza jak się zaczyna biegać Duriela, tam z Poison Damage dosyć absurdalny. A z czasem, no to wiadomo, paragony i cała reszta robią robotę. Im jesteśmy bliżej setki, tym ta postać jest bardziej absurdalnie wytrzymała i dodaje absurdalnie coraz większy damage. I w zasadzie no ten game loop jest prosty. No, od 80 praktycznie biega się już tylko Nightmary. I tyle. Widzicie, boss coś tam dropi. Akurat zależy od bossa, tak? No wiadomo, że Duriel jest wisienką na torcie. Dropi najlepiej. Ale w zasadzie wszyscy ci uber bossowie są generalnie spoko. Tu jeszcze widzę, że nie miałem wymaksowanych do 15 glyfów. Teraz mam część już zrobioną. Natomiast do 21 to jeszcze długa droga. To niestety trwa. Natomiast tutaj sprawa bardzo przyspieszy, kiedy zacznę biegać naprawdę wysokie Nightmare Dungeony na wysokich tirach. W tym momencie biegam jakieś 60-70, ten przedział. Jest spoko, generalnie no wiadomo, czarka idzie, już jak już ma się ten build złożony, to idzie po prostu jak wściekła. Wdropił mi Oculus, tak a propos, jak widzieliście na załączonym obrazku. Oculus jest o tyle fajne, że w tym takim bardzo kontencie do rushowania, gdzie trzeba po prostu szybko biegać i tłuc wszystko, sprawdza się wyśmienicie po prostu. Natomiast w wyższych szczelinach, tak, czy w wyższych Nightmare Dungeonach, czy w jakimś trudniejszym kontencie, nie ma on zupełnie sensu. On jest tylko do takiego szybkiego czyszczenia map, najlepiej z podstawowymi mobami. Dlatego się świetnie sprawdza. Dalej, niestety, przy twardszych mobach lepiej jest jednak korzystać z normalnej broni, która ma crit damage, vulnerable damage i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, czego ten build wymaga na broni akurat. No i najlepiej jeszcze dobrego rola Inta, więc no, to też jest... Problem z czarką jest taki, ale to generalnie dotyczy większości klas, moim zdaniem, że no musimy mieć, czy tego chcemy, czy nie, musimy mieć ten gear, żeby ten build naprawdę zaczynał błyszczeć. Trochę wyminimaksowane statystyki, przynajmniej powiedzmy 3 z 4 idealnych roli na części itemów, jeżeli nie na większości, żeby to wszystko zaczęło działać. Na przykład ja mam to na biżuterii osiągnięte, więc nie są one perfekte, ale tak jak mówię, no to już jest raczej ten poziom dociągania do perfekcji wszystkiego niż takiego po prostu zbierania giru, żeby to działało, bo do tego wystarczą unikaty tak naprawdę, a nawet nie tyle unikaty, co wystarczy sam aspekt tak legendarny, który sprawia, że te orby zaczynają po prostu orbitować wokół nas i tyle i już, ale by ten build nie dławił się z braku many i generalnie miał odpowiednią taką wydajność i faktycznie działał, no to te unikaty bardzo pomagają. Sam chest, który sprawia, że spulujemy wszystko do siebie po teleporcie, sprawia, że ten build też nabiera takiej mocy, tak? No po prostu zaczynamy mieć ten taki wymagany zdecydowanie lepszą mobilność, tak? Też i jesteśmy w stanie lepiej działać. Redukcja cooldownu to jest w ogóle mus i to jak najwyższa. Ją też ciężko uzbierać na girze wbrew pozorom, żeby się trafił dobry roll. Głównie wszystko, co mi dropiło, miało minimalny. Więc nawet tam z upgrade'owaniem giru nadal jestem krótki, przydałoby się znacznie wyżej te statystyki wykręcić. O ile na tych złotych itemach, które mam, da się to gdzieś tam zrobić, o tyle na unikatach jest to rzecz niestety niemożliwa, czego nie rozumiem, czemu nie można rolować statystyki na unikacie. Bo ona jest po prostu zafiksowana na jakiś tam przedział rolu. Ona oczywiście jest relatywnie wysoka, tak, jeżeli chodzi o gir, ale nie jest to nie ten poziom, tak. No widzicie, no czarka po prostu mieli tych bossów jak maszyna do mięsa i nie ma tutaj żadnych problemów. Z wysokimi szczelinami jest to samo. W zasadzie jedna rzecz, którą zauważyłem, która w tych im wyżej się, że tak powiem, im wyższy jest poziom tego tiru, który biegamy, tak, w Nightmare'ach, to są te balisty, tak, które potrafią nadal poza ekranu nas trafić. Wylatuje po prostu nagle, nie wiadomo skąd dostajemy strzał
I o ile na niższych szczelinach to tam widzieliśmy po prostu skok HP, powiedzmy o połowę czy dwie trzecie, o tyle, no już teraz na czarce mam ponad 10 tysięcy życia, więc już to się mi rzadziej zdarza, ale w na przykład takiej 70, no jeżeli taka balista nas trafi, to one shotuje, tak? To jest, nie wiem jak jest z innymi klasami, ale na czarce to się zdarza, chyba że mam odpalone cooldowny, wtedy one, mam barierę i tak dalej, no to wiadomo, wtedy to i tak jest spory drop HP, natomiast i spada bariera, natomiast faktycznie wtedy można to ustać. Natomiast jeżeli z jakichś tam powodów jesteśmy w przelocie i nie mamy tego odpalonego, no to bywa różnie. Natomiast no generalnie czarka jestem pod wrażeniem, fajna. Szczerze wam powiem, że następny sezon, trzeci, jeżeli będę grał, zobaczymy jak to się poukłada. Zresztą to jeszcze długa droga przed nami do stycznia, do końca stycznia w zasadzie jeszcze kawał, masa czasu. To chyba faktycznie zastanawiam się, czy nie następnego sezonu nie zagrać barbem, bo w zasadzie jest to klasa, którą najbardziej ze wszystkich opuściłem, a nie ukrywam, że mnie interesuje. Mam znajomych, którzy grają barbarzyńcą, trochę z nimi pogadałem, mnie w sumie to zachęcili, brzmi to bardzo fajnie. W tym sezonie już mi nie starczy czasu, chcę nekromantę zrobić za czarką i w zasadzie taki jest plan na ten sezon. Zrobię nekro na setkę, zrobię z nim co trzeba i ustawię sobie działający build i w zasadzie to będzie koniec tematu w tym sezonie, więc podejrzewam, że gdzieś tam do połowy listopada, może do końca listopada się z tematem uwinę. W grudniu już raczej wejdą na tapetę tytuły, które będą już takie już typowo mające trafić pod choinkę, więc tam podejrzewam, że będziemy mieli jeszcze pod koniec listopada i na początku grudnia sporo ciekawych premier. Zobaczymy, co z tego, co mnie interesuje, faktycznie uda się wydać w tym czasie i na pewno trochę inne gry wejdą na kanał, chociaż zobaczymy, no Diablo gdzieś tam się pewnie będzie przewijało, na pewno wrócimy do Last Epoch. No i zobaczymy co z Grimdownem, tak? Bo tam wiem, że to DLC jest gdzieś tam w produkcji. Nie wiem tylko kiedy ma mieć premierę, zobaczymy po prostu. No ale to się wszystko okaże, tak? Generalnie, więc tak to w tym momencie wygląda. Myślę, że na raport sezonowy to jest dość dużo informacji. O Diablo też, jeżeli jesteście bardziej ciekawi moich w ogóle takich opinii i odczuć z grania w tym sezonie i tego jak się odnoszę do zmian, które wprowadził Blizzard, to zapraszam was, tutaj znajdziecie w rogu ekranu odnośnik do pierwszego raportu materiału, gdzie szerzej o tym mówię. Myślę, że nie ma sensu się powtarzać. I cóż, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce w kolejnym filmie. Cześć!